Wybuch II wojny światowej spowodował, że dzieci i młodzież musiała tajniej pobierać nauki. Dzisiaj znajdujemy się w Zabawie, gdzie funkcjonowała jedyna szkoła konspiracyjna na terenie gminy Ratłów i z tej okazji mają miejsce uroczystości upamiętniające ten fakt historyczny. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo wyjątkowa. Cieszę się, że kilka dni po Dniu Edukacji Narodowej, po święcie wszystkich nauczycieli, mieliśmy okazję dzisiaj odsłonić piękny pomnik upamiętniający bohaterskie działania pani profesor Wilk, piękną postawę uczniów z tych okolic, którzy odważyli się chodzić, pobierać nauki na tajnych kompletach. Ważne jest, aby współczesna młodzież wiedziała o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, o tym ewenemencie na skalę światową, bo tajne nauczanie odbywało się tylko na terenie Polski. Dlaczego warto upamiętać takie lokalne wydarzenia historyczne? Bo to nie jest tylko kwestia lokalna, to są dla nas najważniejsze. Ważna jest historia powszechna, ale to, co dotyka najbardziej człowieka, to jest to lokalne właśnie. To tutaj się toczy naprawdę historia. Ludzie, którzy potrafili te rzeczy robić w takich czasach, mówią nam o tym, że dzisiaj my jesteśmy zdolni do wielkich dzieł. Bo to nie jest tylko po to, żeby upamiętnić ich, ale żeby pokazać, co my dzisiaj w tych trudnych czasach możemy robić. Nie załamywać ręce i mówić, że się nie da. Bo trudne czasy, to jak dla nich, były czasami, które wskrzesiły dla nich wielkiego harta, ducha, mądrości, ale otwarcia na to, co jest najważniejsze dla człowieka? Rozum, czy wiedza i kształtowanie ducha, kształtowanie charakteru. Myślę, że jeżeli to dzisiaj wygramy, to wygramy wszystko. Zachęcamy do dalszego śledzenia naszych materiałów. Do zobaczenia.